Cześć wszystkim, tu znowu Punio 7, to dalszy ciąg Arcanum. Dobra, rozpocznijmy poszukiwanie Nasruddina. Z jakiego miejsca najlepiej poszukiwać zaginionego elfa? Może z takiego, w którym uważa się go za boga. Tak, na przykład w... nie muzeum tarantskim. Tutaj, właśnie. W pierwszej świątyni Panarii w Khaladonie. Tylko znajdziemy do niej wejście i wejdźmy do niej. Tak. Jesteśmy na miejscu. Archeon, ta święta księga Panarii. Telder. A, ciekawe tu moje oświetlenie. Ale dobra. Tu jest jakiś gość. Tak, to. That's Alexander. First acolyte of the Panari Church. Never thought I'd actually lay eyes on him. No i? The man's a living legend. Joaquin used to tell me stories about him. Not a nobler soul in all of our kingdom, it said. And he's a skilled warrior as well. Not the sort you want to tangle with. Oh, okay. Człowiek na poziomie. Przywitajmy się z nim. Witaj, Aleksandrze. W imieniu Nasruddina witam cię, przyjacielu. W czym mogę ci dzisiaj pomóc? Witam. Czy mogę wiedzieć, kim jesteś? Nazywam się Aleksander. Jestem wyższym akolitą pierwszej świątyni Panarii. Dobra. Pozdrawiam cię, Aleksandrze. Czy mogę zadać ci kilka pytań? Oczywiście. Co możesz mi powiedzieć o świątyni Panarii? W co wierzę o Panarii? Panarii koncentrują swoje wierzenia wokół życia i nauk Nasruddina. Wiele o nim napisano zarówno w trakcie jego życia, jak i do chwili obecnej. Pisali zarówno ci, którzy go znali, jak i naukowcy, którzy badali koleje jego losu. Co możesz mi powiedzieć o Nasruddinie? Kim był? Nasruddin był bardzo potężnym, mądrym elfem, który żył w erze legend. Jako przywódca Rady Elfów, Nasruddin bla 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 bla, to już chyba słyszeliśmy. Wcześniej powiedziałeś, że odszedł. Czy on nie żyje? Nasruddin zginął po tym, jak wraz z Radą wypędził Aronaxa przy pierścieniu Brodgara. Sam jednak został śmiertelnie ranny w bitwie, która poprzedziła wyprzedzenie i wkrótce zmarł. Gdzie zginął? Według Archeonu Nasruddin podjął podróż na południowy kraniec lądu i tam spoczął. Dlatego tu jesteśmy. Ta świątynia została zbudowana nad jego szczątkami. Naprawdę? Gdzie są te szczątki? Szczątki Nasruddina spoczywają dokładnie pod nami, na niższym poziomie katakumb. Za moimi plecami widać drzwi, za którymi schody prowadzą do komory grzebalnej i sarkofagu, w którym spoczywają szczątki. Niestety szczątki można oglądać tylko starszyzna kościoła i pielgrzymi. Dobra. Kilka pytań dotyczących Nasruddina. Dobra. Nauki Nasruddina. Czy badasz jakieś pisma? Badamy wiele pism, ale najważniejszą księgą Panarii jest Archeon. To zbiór tego, co uważamy za najbardziej reprezentatywne nauki Nasruddina. Oraz pewnym przepowiadaniem powstałymi wkrótce po jego śmierci. Jakie przepowiednie zawiera? Znamy wiele przepowiedni. Największe spory dotyczą tych, które mówią o powrocie Nasruddina. Aronaxa, jak i Nasruddina. A co twoje przepowiedzenia mają do powiedzenia? Nie, co twoje przepowiednie mają do powiedzenia? Nazywamy to powrotem żyjącego, cytuję. Czysty duch Nasruddina odrodzi się na ognistych skrzydłach w owianych mgłą wzgórzach i stoczy walkę ze złym. Widzisz, powrót Nasruddina, którego nazywamy żyjącym, będzie powodem do radości, ale również będzie to mroczna era, gdyż wróci również Aronax zły. Dobra. Wiecie co? Wyklikam wszystkim. Tak, był zły elfem. Gdzie jest teraz? Odchłań. Co to jest?
No cóż, ten temat istnieją sprzeczne opinie. Wielu twierdzi, że otchłań to rzeczywiste miejsce. Poziom istnienia, na którym szli, przez całą wieczność płacą za swoje zbrodnie. Inni mówią, że otchłań to stan niebytu, nieprawdziwe miejsce. Wiadomo tylko tyle, że jeżeli ktoś zostaje wypędzony, to znika i stąd nie może już wrócić. Czym to się różni od śmierci? Jak dowodzi magia, śmierć może być stanem tymczasowym. Byty można wskrzeszać, z otchłani wskrzesić nie można. Wygnanie było rozwiązaniem ostatecznym, najwyższą karą. Już się go nie stosuje. Są tacy, którzy wierzą, że wiedzą o nim, wiedza o nim zaginęła na zawsze. Dobra. Znam kogoś, kto to zrobił. Okej, opowiem mu. Mówisz, że jesteś jedną z osób, która przeżyła katastrofę Zephyra? Tak. Czy masz powiedzieć, co to oznacza? To ty jesteś żyjącym. To cud. Nie przesadzajmy. Przesadzać? To wydarzenie na skalę kosmiczną, powrót nas do Rodina, ostateczna bitwa, koniec wszystkiego, co znamy i nowy początek, niesamowite. Dobra, to ja rób co ci każę i się zamknij. oczywiście, wybacz mi. Poniecenie, panie, czekaliśmy na ciebie od bardzo dawna. No, nie mówmy o tym nikomu. Oczywiście, ale musisz mnie wysłuchać. Wyższy kapłan ostrzegł nas, abyśmy spodziewali się twojego przybycia. Mamy ci okazać pogardę jako oszustowi. Z jakiejś przyczyny nie wierzę on. Jestem w stanie to zrozumieć, to wszystko jest dosyć dziwne. Są momenty, kiedy każdy z nas ma trudności z postępowaniem zgodnie z wybraną dla nas ścieżką. W sumie, co za różnica, czy jesteś, czy nie? Chcesz się dowiedzieć, co się stało i już zetknąłeś się z Aronaxem. Jeżeli nie dopuścisz do realizacji jego planu, to odegrasz rolę żyjącego. Co to za różnica? Chyba żadna. Pragnę tylko, żeby wszyscy przestali próbować mnie zabić. Nie martwię się, udało ci się dotrzeć tak daleko. Niezależnie od twoich poglądów, myślę, że los wybrał cię słusznie. Jak mogę jeszcze pomóc? Czego mogę się tu spodziewać po mieszkających tu osobach? Musisz bardzo uważać, komu się ujawniasz. Rozmawiając z archeologami, Hadrianem raczej tego nie mów. Na wielką wiarę, ale jest stary. Nie uwierzy w ciebie od razu. Gunther Wilhelm jest błyskotliwy, otwarty na nowe pomysły. Myślę, że zaakceptuje cię od razu. Dobra. Bo nie mam za dużo więcej do z nim do porozmawiania. Okej, to może być ciekawe. Nasruddin bardzo mocno wierzył w elfią filozofię. Elfy uważają, że każda istota i rzecz mają w świecie właściwe sobie miejsce. Ta rzeczywistość jest tworzona poprzez połączenie doświadczenia i wszystkich form życia. Dobro i zło rzadko wpływają na sposób przestrzegania świata przez elfy. Co można uznać za zło? Zło można najprościej określić jako coś, co przeszkadza w rozwoju naturalnego porządku. Przypuszczam, że nie jest to jednoznacznie określenie, ale można powiedzieć, że zło to wszystko, co diametralnie nie zgadza się z elfią filozofią. No to mogę odpowiedzieć tak, nad te rzeczy mają swoje miejsce. A mówi się, że pojedyncze debaty filozoficzne trwają całe dekady. A to widzisz dlaczego. Dobra. No to chyba miłego dnia, co? Okej, drzwi są dalej zamknięte. Dobra, porozmawiajmy. Okej, może to... O, może tutaj jest opcja, którą potrzebujemy. Na dziedzińcu udało mi się zauważyć pomnik. Co możesz mi o nim powiedzieć? To pomnik świętego Monoxa, jednego z założycieli kościoła. Jak ważny był święty Monox? Święty Monox był wielkim człowiekiem. Przypisuje mu się wiele cudów, a większość z nich jest dobrze udokumentowana. W biurach archeologii znajduje się talizman rzekomo z nim związany. Jeżeli interesują cię takie rzeczy... Chwileczkę, co masz na myśli mówiąc o jego wniebowstąpieniu? Legenda opowiada, że święty
że świętego Manoxa nawiedził duch samego Nasruddina i że Nasruddin uznał go za tak nieskazitelnego, że przeniósł jego ciało wprost na inny poziom istnienia. To zdarzyło się tylko raz w całej naszej historii, więc pamiętamy go. Czy ktokolwiek widział to zdarzenie? Mamy podpisane zeznania dwóch elfów znajdujących wysokie stanowiska w ówczesnym kościele. Obaj opisali w niebostąpieniu świętego Manoxa z licznymi szczegółami. Jeżeli chcesz, możesz dowiedzieć się więcej na ten temat od Guntera Wilhelma. To kościelny historyk, najbardziej nas wszystkich uczony w naukach i przepojeniach Archeonu. Dobra. Czy teraz otworzył mi te drzwi? O, jest. Z kim jeszcze mogę porozmawiać o historii Panarii? Tu w pierwszej świątyni Panarii jest wielu mędrców. Najważniejszą wiedzę posiadł Hadarian, kościelny archeolog, i Gunther Wilhelm, kościelny historyk. Obaj są wielce uczeni w historii Panarii i posiadają szczegółowe informacje dotyczące dziedzin, którymi się zajmują. Gdzie znajduje Aleksandrze? Obaj dysponują biurami, które znajdują się za drzwiami za moimi plecami. Gdy skończymy rozmowę, otworzę je dla ciebie. Chętnie skorzystam. Czas mi ruszyć w drogę. Okej, chwilka. Poczekajcie. Okej, sorry za te pauzy, ale skoro mam dzisiaj trochę czytać, to muszę mieć głos jako taki. Dobra. Ta rozmowa trochę zajęła. Więc teraz możemy pogadać z tymi dwoma gośćmi. To jest chyba... Wilhelm. Gunther Wilhelm. Miło mi Cię poznać. Czym się to zajmujesz? Jestem kościelnym historykiem. Mam tu wiele obowiązków od tłumaczenia przez renowację dokumentów, aż po potwierdzenie ważności pisanych znalezisk. Jeżeli coś jest napisane i ma związek z Panarii, to moim zadaniem jest o tym wiedzieć. Czy to satysfakcjonuje Twoją odpowiedź? Tak, nawet bardzo. Czy mogę zadać kilka pytań? O co chciałbyś wiedzieć? Opowiedz mi o swojej pracy. Nad czym obecnie pracujesz? Obecnie pracuję nad starszymi przekładami Archeonu. Okej, dobra. Czekajcie chwilę. Skype jak zwykle niezawodnie przerywa. Dobra, wracamy do akcji. Obecnie pracuję nad starszymi przekładami Archeonu. Znalazłem kilka interesujących rozbieżności, którym się przyglądam. Rozbieżności? Co masz na myśli? W tym wczesnym egzemplarzu znalazłem kilka różnic w niektórych ustępach. Na przykład Archeon taki, jakiego dziś czytamy, odnosi się do naszej organizacji jako do Panarii. Słowo Panarii w starym języku oznacza sługę światła lub wyznawcę, ale w tym starym egzemplarzu jesteśmy określani mianem Panrenes. Panrenes, co oznacza obrońców bram. Bardzo dziwne. Interesujące. Coś jeszcze? Kilka mniejszych spraw. Wciąż pracuję nad tłumaczeniami. Być może pomówimy o tym później. Oczywiście. Dobra, mam kilka pytań dotyczących świętego Manoxa. Chcesz się dowiedzieć o świętym Manoxie? Gunterze, wierzysz w jego niebostąpienie? A w moim umyśle nie ma wątpliwości. Manox był z pewnością bardzo świętym człowiekiem, bo go to nieprzekonujący zbieg okoliczności nie neguje tego faktu bez względu na jak wpływ na moją wiarę. Ale podobno byli naoczni świadkowie tego wydarzenia. Było dwóch naocznych świadków w niebostąpienie Manoxa, dwa elfy. Jeden nazywał się Randar, a drugi, jakże się nazywał, Kan Hua, jak sądzę. Ich opisy tego wydarzenia były niemal identyczne i tak pięknie napisane. Okej. Co jeszcze o nim wiesz, Gunterze? Prawie wszystkie zapisane zapiski dotyczące życia Wielkiego Świętego zaginęły przez lata. Bardzo mało wiadomo o nim albo o tym, co zrobił, zanim został wzięty. Oczywiście są też zwykle niewielkie, znaczące opowieści o cudach. No i oczywiście jest Aleksander. Co masz na myśli? Co ma to z tym wszystkim wspólnego Aleksander? Nie słyszałeś? Prawie nikt o tym nie mówi.
Ma dość skromności za nas wszystkich. Aleksander jest bezpośrednim potomkiem Manoxa. Jego rodzina piastuje stanowisko pierwszego akolity od 1500 lat. Nie, nic o tym nie wiem. To spore dziedzictwo. O tak, i nie ma lepszego człowieka, by je udźwignąć. Aleksander jest niemal świętym. Niewielu ludzi obdarzam szacunkiem, przyjacielu. Aleksander jest szlachetny. To szlachetny duch. Wiesz coś o nim? Nie, opowiedz coś więcej. Aleksander nie zawsze był tu z nami, w świątyni Panarii. Pierwsza akolita każdej świątyni Panarii jest przywódcą duchowym i wojennym. Symbolicznie. Przejmuje na siebie tę rolę i zupełnie tak jak nas, Rudin, wiele lat temu. Większość akolitów nie przejmuje się tym za bardzo. Co najwyżej poproszą miejscowych w miejscowe władze o podstawowy trening bojowy. Ale nie Aleksander. Co on zrobił? Opuścił nas na 10 lat i uczył się najstarszych i najbardziej szanownych mistrzów w różnych dyscyplinach bojowych. Udał się z pielgrzymką na pustkowia Vendigroth i żył tam, dopóki nie uznał, że jest gotów na objęcie stanowiska. Jeśli nic nie wiesz o pustkowiach, to wiedz, że w całym Arkanum nie ma straszniejszego miejsca. A więc jest wytrenowanym wojownikiem. W całym Kaladonie nie ma groźniejszego. Jeżeli równie dobrze zaznajomiony z dwoma lub trzema szkołami magii, podobnie jak pozostali członkowie starszyzny Panarii. Świątynia nie spoczywała w lepszych rękach od czasów samego Wielkiego Świętego. A, interesujące. Co o nim jeszcze wiesz? Dobra. Powiem o naocznych świadkach w niebostąpienia. Było dwóch naocznych świadków niebostąpienia Manoxa. Dwa elfy. Tata. Dobra. Co jeszcze możesz mi opowiedzieć o swojej pracy? Dobra, mam kilka pytań dotyczących szczątków na Zrudina. A co ty możesz chcieć o nich wiedzieć? Ja wiem bardzo niewiele na ich temat, oprócz paru dokumentów, które znaliśmy związane z ich odkryciem i kilku prac badawczych dotyczących samego sarkofagu. Adrian, archeolog, na pewno ma ten temat więcej informacji. Czy myślisz, że są prawdziwe? Prawdę mówiąc, to nie wiem. Dokładnie badałem napisy na sarkofagu. Wszystko wydaje się w porządku, ale jak dla mnie to wszystko jest za proste. Zbyt do siebie pasuje. Kto go na przykład pochował? Nic o tym nie wiadomo. Nie ma wątpliwości, że elf posiadający jego pozycję musiał zostać pochowany z wszelkimi honorami. Ale kto to zrobił? Nie wiemy. Czy księgi kościelne mówią, kto je odkrył? Ta, spójrzmy... A, jest tutaj. Ten elf nazywał się Khan Hua. Czy nie był to ten... Czy nie był on też świadkiem niebowstąpienia? Ta, w każdym razie imię się zgadza. Sprawdźmy daty. Szczątki odkryto w przeciągu kilku lat od niebowstąpienia świętego Manoxa. Nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale masz rację. To mogła być ta sama osoba. Nie uważasz, że to dziwne? Może trochę za proste? Za bardzo pasują do siebie? Bardzo interesujące ta cała sprawa. O co ci tak naprawdę chodzi? A to długa historia. Rozumiem. Mówisz, że to ty jesteś jedyną osobą, która przeżyła katastrofę sterowca WSF Zephyr? Tak. Zastanawiam się, kiedy mi powiesz. Szukałem cię od dawna. Pełno było plotek. Słyszeliśmy, że możesz się zgłosić. Jestem ci bardzo wdzięczny za twoje zaufanie. Dziękuję ci, Gunterze. Naprawdę muszę zobaczyć te szczątki. Posłuchaj, nie każdy tutaj będzie ci chciał pomóc. Archeolog Hadrian jest tym, z którym musisz mówić, ale uważaj. To stary i lojalny przyjaciel, ale nie uwierzy w ciebie od razu. On jest najlepszym źródłem informacji o szczątkach i ewentualnym dostępie do nich, ale postępuj ostrożnie. Może trzeba się będzie uciec do podstępu. Okej, dobra, dzięki za pomoc. No to ja dziękuję, przyjacielu. Wróć do mnie, kiedy zobaczysz szczątki i powiedz, co znalazłeś. Może będę ci w stanie pomóc, jeżeli będziesz wiedział, czego szukasz. Dobra. Do widzenia. A też była całkiem... owocna rozmowa. O, dobra, zobaczmy. Dziwne szklane urządzenie. Oko krakatura. Palec Manoxa. No. Kilka dziwnych różnych rzeczy ma gość. Dobra. Myślę, że zrobię cięcie w tym momencie. Trochę zeszły mi się te rozmowy.
I z tym gościem też pewnie nam się zejdzie trochę rozmowa. A potem cóż, będziemy musieli zobaczyć te szczątki i je zbadać. Ponieważ, cóż, to jedyny trop, jaki mamy póki co, wskazujący nam na Zrodina. Więc zajmiemy się tym już w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę, no i widzimy się już niedługo. Słyszymy. Na razie, cześć.